Na tym filmie chciałabym omówić, jak należy poprawnie interpretować wykresy skrzynkowe w kontekście badania zgodności wybranej cechy ilościowej, na przykładzie tutaj wzrostu, z rozkładem normalnym. Jeżeli wejdziemy kolejno analiza, opis statystyczny, a kolejno wybierzemy opcję eksploracja, wybierzemy zmienną, dla której chcemy zbadać zgodność z rozkładem normalnym, wybierzemy opcję wykresy, histogram i wykresy normalności z testami, klikniemy opcję dalej, wybierzemy opcję OK. Mamy w tym momencie możliwość wykonania konkretnie testu statystycznego, czy to Shapiro-Wilka, czy Kolmogorowa-Smirnowa. Ale dodatkowo mamy taką wizualną analizę tego, co się da, czyli mamy możliwość zbadania, czy histogram ma odpowiedni kształt, jak tutaj układa się wykres Łodyga-Liście, jak wygląda wykres kwantyl-kwantyl oraz właśnie ten element, który tutaj chciałam omówić, czyli wykres skrzynkowy w kontekście zgodności z rozkładem normalnym. Wykres skrzynkowy analizujemy w kontekście normalności po to, żeby już wizualnie stwierdzić, czy wstępnie można na przykład zaobserwować, tak jak w moim przypadku danych, czy występuje jakaś wartość odstająca, czy na przykład mediana układa się między jedną a drugą skrzynką dokładnie w symetrycznym miejscu, oraz dodatkowo na przykład, czy wąs, czyli tutaj długość tego ogona, jest dokładnie symetrycznie oddana tej wartości dolnej. Wykres skrzynkowy w programie SPSS to jest po prostu wizualna ocena normalności rozkładu analizowanej cechy. Oceniając symetrię i rozkład tych skrzynek, możemy uzyskać wstępną informację co do zgodności z rozkładem rozkładu tego empirycznego z rozkładem teoretycznym normalnym. Jednak, aby uzyskać takie pewniejsze wyniki, na pewno zaleca się przeprowadzenie formalnie testów normalności, czyli analizy tego gotowego tutaj raportu.